Młodzi Bydgoszczanie, aby chcieli zostać w Bydgoszczy, bądź powinno nam zależeć na każdym, mnie przynajmniej będzie zależeć na każdym Bydgoszczaninie, muszą przede wszystkim mieć pracę. To jest czynnik, który powoduje, że wielu Polaków wyjeżdża za granicę, ale także wielu Bydgoszczan, młodych Bydgoszczan opuszcza nasze miasto. Stąd główny nacisk położyłbym na gospodarkę, na tworzenie miejsc pracy. Przez ostatnie 8 lat było w Bydgoszczy ponad 4000 firm. To są dane wynikające z statystyk Głównego Urzędu Statystycznego i to pokazuje, jak jest źle w tej dziedzinie. Chciałbym postawić silnie na gospodarkę, na przedsiębiorców naszych lokalnych, tak aby każdy z nich mógł rozwijać swoją firmę, żeby nie było po stronie ratusza, urzędników, jakichkolwiek przeszkód ich rozwoju. I druga ważne ogniwo, druga sfera to są inwestorzy zewnętrzni, po to, aby chcieli do nas przyjść, żeby znaleźli tutaj to, co szukają, czyli tereny inwestycyjne, dobrze uzbrojone, pracowników dobrze wykształconych i tu wielki ukłon w stronę i uczelni wyższych i szkolnictwa zawodowego. Jest tym źle, wielu naszych młodych studentów czy absolwentów szkół nie znajduje pracy, bo mają wykształcenie niepasujące do potrzeb rynku. To trzeba zmienić w zakresie szkolnictwa zawodowego, jest to obowiązek prezydenta. W zakresie uczelni wyższych kwestia rozmów i pomagania uczelniom rozwijania kierunków tych, które są potrzebne na rynku. Młodzi ludzie po pracy chcą także spędzić miło czas, stąd wielka potrzeba tworzenia oferty na miłe spędzenie czasu. Część chce uprawiać sport, wielu innych chce rozwijać swoje pasje. Spotykałem się z organizacjami pozarządowymi. Wiele z nich narzekało, że nie ma ze strony miasta, ze strony ratusza potrzeby. Nie ma gdzie się spotkać, nie ma gdzie rozwijać swoich artystycznych możliwości, czy to w dziedzinie muzyki, czy malarstwa, wielu innych. Stąd także rolą prezydenta jest stworzenie dobrej platformy współpracy z samorządami i z organizacjami pozarządowymi właśnie pod tym kątem, po to, aby młodzi ludzie nie byli skazani na ulicę, tylko aby mogli spędzać czas tak jak chcą, rozwijać swoje talenty i żeby dobrze czuli się w Bydgoszczy. To są według mnie dwie podstawowe dziedziny, w których prezydent musi zadbać o młodych mieszkańców.